tiện mà tiện mà tiện tung 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 Węże, pająki, smarteko i inne kambodżańskie klimaty. Ja po obiedzie idę na hamak, pół godziny snu przy rytmach wbijanych palików. A chłopaki tam jakąś szklarnię ponoć budują albo coś takiego. Tutaj też jeziorko się może nie, ale wyparowało. A jesteśmy jeszcze przed najgorszymi, najgorętszymi tygodniami. Mam góry z tyłu na kupędy, a tak naprawdę to pewnie parę kilometrów. Będę miał więcej czasu tu. Ja już kiedyś mówiłem na początku, jak przyjechałem, że będę chciał troszkę pojeździć tutaj po okolicy. Niestety na te wszystkie góry żadnych dróg prawdopodobnie wjazdowych nie ma. Także tylko wspinaczka, maczeta i ogień. Aczkolwiek jak na kupędzie żyje tyle węży, to w takich górach pewnie jest ich cała masa. No, zobaczymy, może kiedyś się wybiorę. A teraz pół godziny hamaka i wracam do pracy. Życie na farmie, każdy znajdzie coś dla siebie. Przyjechał Michał i pyta, czy jadę do sąsiadki na piwo. No niestety jest niedziela, nie mogę odmówić. Znaczy nie mogę. Ostatnie dni to cały czas jakaś praca. Zresztą część udokumentowałem. Oczywiście dla was. No i też niestety, chociaż znikły, ruszyłem kokosami, ale teraz ich nie ma, ale ogólnie się zrobiło czarno, będę musiał walczyć z mrówkami, bo teraz sobie wybrały tutaj tą trasę, no jest ich cała masa. Nie wiem, czy nie, znowu nie za bardzo ruszałem telefonem. Powerbanka wziąłem, wszystko zabrałem. No tu z przodu też, jak widzicie, troszkę już po uprzątałem, jakoś zaczyna to wyglądać powoli. Jadę na piwo, relacja z piwa za chwilę. Także jesteśmy w pobliskim pubie. Jest i prezes. Zajazd u Moniki. I prezesa, tata. Zajazd u Moniki. O, ja może sobie tutaj, chociaż nie widzę, nie, pełne czy nie? Są. Paliwo, ale takie jakieś takie chrzczone, tak jasne bardzo, nie? Właśnie, ono nie jest chrzczone. Ono nie jest chrzczone. Takie jakieś się... Dobre jest, normalne. Michał, mówisz, dobre jest. Oktany spadły na dno. Ale zobacz, że cały czas mają te klasyczne, że oktany są w osadzie. Cały czas te klasyczne butelki posiadają. Chociaż to nie wiem, co to jest, bo zawsze mieli Pepsi, a to jest coś innego. To jest jakaś Pepsi Cola. Chyba tajska, to chyba nie są tajskie litery. Tutaj to Fanta mi się wydaje, że jest. Także z tyłu domek, tak wygląda biznes, już widzieliście kilkukrotnie. Ja nie mogę tam wchodzić, bo tam widzę takie różne jakieś pyszności są. Ale już zajrzę, jak już jestem. O, proszę bardzo. Nie, wchodzi się, bo to się wchodzi i się szuka towarów. Prawda, Michał? Bo mi... Tak jest, można wejść. Tak, a widzisz, Michał, że już ile tych, jak się te owoce nazywają? Lomot. I one są bogate w cukier, dobre do fermentacji też, nie? Lomot? Może bym kupił trochę paru na ocet. No, a tutaj budują. Budują nowy lokal. Parasol, mówi Michała tata.
Ale trzeba przyznać, że konstrukcja galanta z takich... No jak ten mały tam mu pomaga, siedzi na dachu. I dopycha. Trzyma poziom. Także jak widzicie, postrugane. To wszystko się rusza. Czy to będą jakieś wsparcia? Bo to nie jest wkopane nawet, nie? Nie, wkopane. Wkopane. 5 cm, ale siedzi, nie? Także tutaj jest inżynier. Inżynier z gwoździami, pani właścicielka. A może to mąż nawet jest. Kiedyś tam był taki stolik, ale już go nie ma. Ogólnie jest bardzo gorąco. Chociaż to nie jest jeszcze apogeum. A tutaj widzę, że mango. Tutaj chyba Michał już powyzbierany, nie? Gdzie są moje darmowe mango? O, tu jakie ładne banany. No, to duże, to 4 kiście koło siebie. No, tu w nocy przyjdę. Albo przyjadę. 200 bananów co najmniej widzę. O, tutaj coś, może tu jest mango. Zejdziemy. O, jak jeszcze do wsi widziałem kubkę mango. Tak? No, i u mechanika też zbierali, ale nie wiem jakie, bo mówiłem, że przywieźli, ale może zbierali zielone. Do wsi jak się jedzie, mówisz? Do wsi po prawej, to zaraz, zaraz. Jak jest taki pierwszy dom po prawej stronie, było pozbieranie. To jutro ruszam na zbiór mango. Szykuję zbiorniki i fermentuję. Ale pewnie zielony jeszcze. Położył to. Dobra, jak nie to nowego słowa. Chcieliście ten, żebym mówił ciekawostki językowe, dajkę, zapalniczka. A zaraz się jeszcze dowiemy, jak są papierosy w ogóle. A tutaj wyszły szczeniaczki takie małe. I od razu teraz będzie 10 tysięcy wyświetleń i milion subskrypcji, bo to jak szczeniaczki są. Jakbym tak Adam takiego miał pieska, to bym był bardziej popularny. Na problemy żołądkowe. O, no węgiel, no. Tamten bardziej przypalany jest. Tamten się już najadł węgla, ten dopiero je. Ten dopiero będzie miał czarny pyszczek, ale to mu smakuje. Ale jakie ma oczy fajne, brązowe. Ten jest fajny. Może bym wziął psa na smarteko? Jeszcze psa nie miałem. I kota jednego. I kota. Kolejne nowe słowo. Baraj. Papierosy, baraj. Muszę częściej przyjeżdżać. Przyjechała pani. Zobaczcie, jaką ma fasolę. Michał mówi, że przerośnięta, tak? Trochę już przerośnięta, duża jest taka, wiesz. Przerośnięta, bo długa rodzina. Kurczę, jaki tu jest ruch, jak na Marszałkowskiej. Coś tam jedzie znowu. Pszczółka na sliku. Bez błotnika. Bez błotnika. Dalej jest Dream. Pierwszy sort. No i oczywiście Cross. 214. Tak jest. Dzik jedzie. Także na 1,5 koła Yamaszkę. Ja wtedy też. Dzień dobry, witam wszystkich. Kolejny dzień na farmie. Dzisiaj dzień rozpocząłem od kopania dołka dla zwłok. Zwłoki przyniesionego kurczaka. Mocno już zepsutego. Michał mnie poprosił. Michał ma jakiś tam problem z łokciem. W każdym razie no, życie na farmie wymaga też takich prac. Jakoś dałem radę, aczkolwiek zapachy możecie sobie wyobrazić. Także kurczak zakopany. Ja przyjechałem na halę. Mamy godzinę już po 8:00. Dzisiaj troszkę opóźnienie. I idę jeszcze tutaj jednego kokosa zabrać dla babci, bo babcia będzie go gdzieś tam coś ścierała. Michał jakąś tam na dzisiaj potrawę wymyślił, gdzie będzie ten kokos potrzebny. Babcia wie, jak go tam oporządzić. Tutaj muszę jeszcze te zbiorniki do środka zapakować. Mieliśmy deszcz chyba pierwszy raz, nie wiem, może od 3 tygodni. Taki, no można powiedzieć, większy. Oczywiście już wszystko wyparowało, jest nawet nie widać, że deszcz padał.
ale padało gdzieś koło drugiej w nocy. Jest mega wilgotno, mega parno. No nic, ja zobaczę tutaj, co się dzieje, bo wczoraj wieczorem, jak opuszczałem, a opuszczałem późno, bo przed 9:00 składałem dla was film oraz robiłem jeszcze jakieś inne rzeczy na hali. No ale mrówek nie widzę. Myślę, że ten deszcz, który padał i tutaj mogło się troszkę polać deszczu, wody i się gdzieś te mrówki zawinęły. Mam nadzieję, że mrowiska sobie w środku nie zrobiły. Pokażę wam później u Michała koło kuchni sobie zrobiły mrowisko w donicy i to po prostu no masa ziemi przerzuciły. O, coś takiego jak tutaj. Jak możecie zobaczyć, spod kamieni wyrzuciły to, co tam było. No nic, ja otwieram halę i zobaczę, co tam się dzieje. Mrówki jakieś są, ale nie w dużych ilościach. Jednego kokosa muszę zabrać do babci, tak jak mówiłem. Nieźle. Wczoraj w nocy było tych mrówek znacznie więcej. Rozglądam się jeszcze. Skolopendry dzisiaj żadnej nie ma. Tam też żaden wąż dzisiaj nie wisi. Czyli dzisiaj mamy, albo jest gdzieś tutaj. Dzisiaj będziemy mieli wolny dzień od węży być może. A może przyjdzie się z drugiej strony. Ja odpalam. Aha, właśnie jeszcze deszcz padał, ale nie widzę nigdzie żadnych przecieków ani śladów. Ja odpalam prąd. Bach, mamy prąd. No i co? Patrzymy, czy gdzieś tutaj jakiejś wody nie ma. Ale nic nie widzę. O, muszę światło zgasić. Komputer przykryty. Nic tutaj nie widzę takiego. O, jaszczurki oczywiście. Nieźle, no dobra. Biorę kokosa, zanoszę kokosa i się zabieram do dalszych prac. Do nas jedzie Sebastian z drożdżami, które przyszły, oraz z namiotem, który zamówiliśmy taki na próbę, żeby tutaj gdzieś taką sterylność trzymać, przynajmniej na małym kawałku. Przyjechały też kokosy, dwa dosyć stare, ale coś tam wody jest, zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze muszę zamknąć okno, bo mam za dużo tutaj rzeczy. I lecę wyjechać mu na drogę, bo mówi, że sobie nie radzi. Za dużo rzeczy mu zapakowałem, a jedzie skuterem. Ja już w drodze po Sebastiana, ale tutaj wam właśnie pokażę. Mamy akurat drzewa kokosowe. Dzisiaj też taką ciekawostkę się dowiedziałem odnośnie kokosów, ale to zostawię dla siebie. W każdym razie zobaczcie, tutaj też prawdopodobnie na sprzedaż. Tam jedzie ciężarówka, która też pełna kokosów. Myślę, że ktoś te kokosy skopuje. No, to też nawet są galante. A kokosów tutaj na kupędzie nie brakuje. Znaczy około może na kupędy, także myślę, że temat kokosowy jest bardzo ciekawy. Czy jest Jon, gwiazda Kampotu. Było 6 bagietek, zostało 3. To z tyłu wiozłem, wiesz co, na kiju, żeby widzieli, jak to jedzie, nie? Aha, dobra, 3 bagietki. Weź to, zawiąż może, żeby ten... Tu trzeba było powiesić na haczyku, ale dobra, nieważne. Ale tu były te. A, dobra, drożdże. Ja drożdże spróbuję zabrać. Seba bagiety, jak widzicie, namiot. Też jest. No i co? Jedziemy Sebastian dalej. Ja zabieram drożdże. Zobaczymy 10 kilo drożdży, czy mi nie wypadną z tego plecaka, ale no, ale super, że Sebastian akurat znalazł czas i przyjechał do nas. Ciąńcie! Także jedziemy do nam kupędy. 10 kilo drożdży przyjechało z Sebastianem i przyjechał też namiot. O, jak widzicie, Sebastian siedzi na namiocie, żeby nie spadł z motorka.
Jedziemy i podziwiamy okolice na kupędy. Zatrzymaliśmy z Sebeszynem. Sebeszyn zostawił tam daleko motor. Nie chciał już nawracać motor z namiotem. Ciężkie to. No ciężkie. Znaczy nie wiem. A my jeszcze zatrzymaliśmy się po papieroski i po piwku. A co ja wam chciałem pokazać? Sebastian, widzę, że twarz opalona, to chyba... Jezus, stary, dwa dni byłem tylko na tym, na Riverside, tam naprawdę. A tu chciałem wam pokazać jeszcze taką ciekawostkę. Mamy kalendarz, chociaż jest dzisiaj 20. Ale zobaczcie, nie wiem, co oznaczają te wszystkie symbole. Wróżby. Pewnie tak, ale... Na pewno. Jest tego trochę, ale to też jest po chińsku. Ale co, to dzisiaj jest Saturday, jest nie? Nie, to oni mają stary, Sunday. Dzisiaj jest 20. Poniedziałek, Monday, jest też coś po angielsku. Jeszcze wam pokażę, bo tutaj Sebastian gdzie zostawił motor. Kawałek krzaków. I zobaczcie. Cykady i inne jakieś gady, zwierzęta. Normalnie dżungla. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambolife. Pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now.